Ola Kwaśniewska jest dzisiaj moim waszym gościem. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Bardzo chciałam, żebyś przyjęła zaproszenie, także bardzo ci dziękuję. A jakie uprzejmości już na początku. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Ale powiem ci jedną rzecz, że jesteś generalnie trudnym gościem. Tak? Tak. Już? Już. Na samym wstępie. Bo no, trudno z tobą rozmawiać, odcinając się od tego, że jesteś córką prezydenta. Przechodząc jeszcze do innych, wiesz, innych tematów. Ty masz dzisiaj z perspektywy czasu po wielu latach z tym problem, czy nie? Nie, w ogóle nie. Mhm. Ja mam wrażenie, że... Czyli rozmówca może mieć większy problem, ten pytający, znaczy, nawet być by mi nie przyszło do głowy, że to może być dla kogoś problem. Znaczy, bo rozumiem, że to jest tak, że może ty myślisz, że może mi jakoś robisz przykrość, pytając o to, tak? Nie wiem, no właśnie chciałam powiedzieć, że to jest bardziej przekleństwo, może to jest zbawienie, że jesteś córką prezydenta. Ja zakładam, że to jest po prostu no, jakaś część mnie istotna. Aha. I nawet nie ma co udawać, że jest inaczej. Absolutnie moja obecność publiczna wzięła się z tego i też nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. I wiesz, no to... Pytam o to, bo to wiesz, wszystkie drogi jednak prowadzą do twojego, chcąc nie chcąc, trochę i domu rodzinnego, a ponieważ wiadomo, że ci dziennikarze, drogi każdego prowadzą do domu rodzinnego. To jest, uważam, że dla każdego z nas ma olbrzymie znaczenie, kim byli nasi rodzice, jak nas wychowywali i tak dalej, i tak dalej. I ja też jak rozmawiałam, jak sama przeprowadzałam wywiady, to bardzo często wracałam do tych historii rodzinnych i do tego wszystkiego, co doprowadziło do tego momentu, w którym w tej chwili jest mój rozmówca. I to, że akurat no, to, że twoi rodzice robią to, a twoi tamto, no to jest pewien... No to jest jakby losowa historia, prawda? I nie ma co się obrażać, moim zdaniem. Ja zawsze mówiłam, że to, że... To jest dosyć istotne według mnie, jak się, co robisz z tym, co ci zostało dane jakby. To znaczy, że to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe, że to jest właśnie albo przekleństwo, albo jakieś... Zbawienie, jak to nas powiedziała. Tak, no ja bym powiedziała, że to jest jakiś rodzaj handicapu. Ja w ogóle jakoś lubię to określenie handicapu, bo wiesz, no w golfie to jest coś takiego, że masz jakby na starcie, dostajesz więcej punktów, bo jesteś z założenia słabsza niż ci najlepsi. Aha. Czyli to jest coś takiego, wiesz, co jest równocześnie jakby na plus i na minus. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak. I to dla mnie trochę tak jest właśnie z tymi moimi rodzicami, że no ewidentnie jestem osobą uprzywilejowaną od jakiegoś momentu. Natomiast myślę, że nie do końca ludzie sobie zdają sprawę z tego, że za tym uprzywilejowaniem idą różne minusy, niefajne rzeczy, o których z kolei też mi jest niezręcznie mówić, bo wtedy wygląda, jakbym się skarżyła, a przecież jestem uprzywilejowana. Ja w ogóle nie jestem takim typem osoby, która po prostu cały czas myśli sobie: Jezu, i tu mi było ciężko i macie mnie żałować. W ogóle tak o sobie nie myślę. Sama siebie nie żałuję. Więc sama się skupiam na pozytywach. I szczerze mówiąc, ja nawet rozumiem tych, którzy uważają, że mi jest, nie wiem, za łatwo, że to jest niesprawiedliwe. Wiesz, myślę, bo lubimy takie łatki gdzieś się doklejać. Tak, ale wiesz, pod wieloma względami no tak jest. No, to nie jest sprawiedliwe, że jedni mają łatwiejszy start, a drudzy trudniejszy. Tylko wiesz, no co masz z tym zrobić? No, mam sobie właściwie ja w dużej mierze sobie sama utrudniam. Bo ja mam takie poczucie niesprawiedliwości i ja nie chcę, żeby mi było za łatwo. I jak na przykład dzisiaj patrzę, w jaki sposób urządzają swoje rodziny, no... dzisiejsi ludzie władzy, no to myślę, że ja byłam totalnie nieogarnięta. Wiesz, żadnym zarządzie nie zasiadłam. Nie, w ogóle jakby nie wykorzystałam no tej sytuacji. Swoje właśnie takie 5 minut. Nie, no wykorzystałaś w inny sposób, ale do tego zupełnie inaczej. No. Znaczy, później przejdziemy. Tak, ale wiesz, no ma to swoje na pewno dobre i złe strony. Myślę, że ludzie widzą zdecydowanie bardziej te dobre niż te złe. A ja też wolę się skupiać na tych dobrych, więc... A zanim będziemy o dobrych, to chciałam cię jeszcze zapytać, jak już trochę wspominamy ten dom rodzinny, no bo trudno to wymazać, a właściwie absolutnie nie ma takiej potrzeby, ale czy ty z perspektywy czasu nie masz takiego, czasami gdzieś nie otwiera się w tobie jakaś taka złość? Teraz mówię o twoim tacie, który osiągnął wiele w Himalaje, tak, w polityce. A też bardzo często jak... Wpisuję nazwisko, to pojawiają mi się też memy związane z twoim tatą. Czy nie masz w sobie takiej złości, że to nie tak powinno być? Mam. Wiesz, głównie dlatego, że myślę, że ludzie ludzie sobie na przykład forwardują te rzeczy, bo dla nich to jest po prostu śmieszne. Ja myślę, że bardzo często tam nie ma za tym żadnej jakiejś refleksji, złej intencji. Tylko myślę, że oni nie do końca zdają sobie sprawę, że to jest, że tworzą pewien obraz, który po prostu jest niesprawiedliwy, on jest bardzo wypaczony i że na przykład już dla tego młodego pokolenia, zakładając, że my nie jesteśmy młodym pokoleniem. Jeszcze jesteśmy, dla tych, którzy by wątpili w to. Młodszego pokolenia, to będzie się sprowadzało do tego. I to moim zdaniem jest bardzo niesprawiedliwe i moim zdaniem to jest też bezmyślne, dlatego że w gruncie rzeczy, no wiesz, to często są moi znajomi przecież, którzy uważają, że to jest śmieszne i na przykład czasem mi przesyłam te memy, ja mam kurde serio, wiesz, to jest, no, umówmy się, no to jest sprowadzenie jakiejś osoby do jej najsłabszego momentu i torturowanie jej, powtarzaniem tym, przypominaniem jej o tym latami dzień w dzień w kółko. No właśnie, bo to jest naprawdę, to jest znęcanie się, sorry. No ja rozumiem, że to jest, że równocześnie to kogoś bawi, ale to jest dla mnie trochę, wiesz, ja jestem bardzo empatyczna i mi jest trudno zrozumieć. Ja na przykład, kto by to nie był, bym czuła, że jednak to jest nie w porządku, że nie można w kółko po prostu się nad kimś znęcać w ten sposób. I myślę, że to wszystko jest w takim duchu lekkie, haha, przecież wszyscy wiemy, że tak, przecież my wszyscy go bardzo lubimy i szanujemy i tak dalej. No ale nie to mówicie, nie to robicie, nie to pokazujecie, nie to forwardujecie, mówiąc brzydko. I niestety no, trochę to się staje takim jakimś obowiązującym obrazkiem. I jeśli wy równocześnie chcecie jakiejś zmiany władzy, chcecie, żeby wróciły te wasze autorytety, nawet do tej przestrzeni publicznej, no to robicie coś dokładnie przeciwnego. Mhm. Też chciałam cię zapytać o to, czy... A właśnie. Pamiętasz, ile wtedy miałaś lat, przypomnij, tę noc, jak twój tata został prezydentem? 14. 14. No to pamiętasz doskonale te emocje, jakie wtedy były, bo to wtedy była taka dosyć pamiętna noc, bo wtedy przecież nie wygrywała, a potem zaczął wygrywać. Ja się kładłam spać przekonana, że przegrał. Tak, że mamy święty spokój. Że... Ja też pamiętam to doskonale, a tu się człowiek budzi zupełnie z nowym otwarciem, z nowym Jak wstałam rano, tak zdaniem. Okazało się, że jednak nasze życie ma się zmienić całkowicie. Ja byłam przerażona, ja byłam załamana. Aha. Po prostu załamana. Moja mama też nie była szczęśliwa, naprawdę to był trudny moment. No wiesz, no wyobraź sobie, no miałam 14 lat, mieszkaliśmy w Wilanowie, w naszym tam mieszkanku, wszystkich znałam naokoło. Miałam święty spokój. To taki też trudny trochę wiek, bo 14 lat to dopiero człowiek, wiesz, dorasta, Ja dopiero szłam do liceum, ja zmieniałam szkołę no jeszcze wtedy. Więc jakby i tak już coś się miało zmienić dla mnie istotnego, a tu okazało się, że w ogóle wszystko ma stanąć na głowie. Wiesz, nagle rano już stoi BOR pod naszą klatką i ja już nie mogę po prostu pojechać do szkoły, już oni mnie muszą zawieźć. I to po prostu, nie wiem, dla mnie to jakieś takie było... ubezwłasnowalniające poczucie. I ja na przykład pamiętam, bo to było, zaprzysiężenie było jakoś tuż przed Wigilią. I myśmy oczywiście my nie mieliśmy czasu w ogóle ani przygotować tej Wigilii. Nas zaprosili przyjaciele rodziców do siebie do domu na tą Wigilię i my już tam pojechaliśmy kolumną. I pamiętam, że wracaliśmy stamtąd, a to było w Wesołej, pamiętam. I to była jakaś taka limuzyna, że ja siedziałam tyłem, znaczy, że wiesz, że były było to siedzenie z tyłu i były takie rozkładane, takie siedzonka jakby naprzeciwko tej tylnej kanapy. Aha, tak go kojarzę. I ja siedziałam właśnie na tym krzesełku i pamiętam, i patrzyłam przez okno na las. Już było późno, było ciemno. Zresztą w grudniu w Polsce jest ciemno. A raczej. I pamiętam, że na tych drzewach widziałam te kolory, ten niebieski i czerwony z tych kogutów i łzy mi się lały po prostu ciurkiem. Myślałam, Jezu, po prostu to, jak ja będę miała smutne życie przez następnych 5 lat jeszcze wtedy myślałam. Aha. Ale nie było tak źle. Naprawdę było, ja zresztą mam po rodzicach taką umiejętność, dużą umiejętność adaptowania się do nowych sytuacji, nowych okoliczności i właściwie szybko okazało się, że jakoś dla mnie szybko to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, że mieszkamy w tym pałacu, w sensie takim, nie skupiałam się na tym, że mam teraz nowych przyjaciół w liceum, kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko fotograficzne I w dodatku pałac okazał się być szalenie atrakcyjnym miejscem dla moich znajomych. Oczywiście, to na pewno, ale to też chcę ci powiedzieć, że też musiałaś pewnie jakoś weryfikować tych rzeczywiście prawdziwych przyjaciół i kolegów, niż tych, którzy po prostu chcą się gdzieś pewnie ogrzać. Nie wiem, czy jako 14-latka myśli się o tym w taki sposób. Ja nie wiem, albo ja miałam bardzo dużo szczęścia, albo miałam na tyle rozwiniętą intuicję, że w ogóle takich osób nie dopuszczałam do siebie na tyle, żeby one mogły mnie jakkolwiek zranić, bo naprawdę nie miałam w tamtym czasie żadnych złych doświadczeń z ludźmi. Okay. A przy okazji tego chcę ci powiedzieć, że twój live z mamą rozbił bank. A propos też między innymi różnych wspomnień, a propos pałacu, który zrobiłaś i tak dalej. Po prostu ilość komentarzy i różnych pytań. Myślę, że przeszła pewnie też i wasze oczekiwania. No wiesz, ja odkąd w ogóle robię live'y z tatą, to już nas bardzo zaskoczył ten pierwszy. Znaczy nie sądziłam, że jest aż takie, że tak powiem, ssanie. Ta niespodzianka z mamą to w ogóle już było hit. Więc już tak się wiedziałam, że jak teraz będzie ten pierwszy live z mamą, no to pewnie będzie podobna reakcja. Wiem, bo wysłuchałam, w zapisanej formie, ale wysłuchałam waszej rozmowy. Chciałabyś, żeby twój tata wrócił do polityki? Nie. Mhm. Mam rozwinąć? Tak. Wiesz co, on też nie chce, bo on już ma poczucie, że swoje zrobił i on bardzo podkreśla swój wiek zawsze w tych rozmowach. Bez przesady. Ja bym powiedziała to samo. Ja właśnie mówię rodzicom, ja nawet nie tyle nie mogę się nadziwić, że oni są w takim wieku, ja nie mogę się nadziwić, że oni mają taką starą córkę. No to bardziej, przepraszam za określenie, pojechałaś. Tak. Po prostu nie, jakoś mam wrażenie, że wszyscy czujemy się młodziej niż metryka wskazuje. Natomiast wiesz co, dla mnie ten cały okres aktywności politycznej taty był taki, kojarzy mi się z nieustającym atakiem po prostu. Mhm. I taką niepewnością, co znowu, i takim, nie wiem, dla mnie to był po prostu no dosyć taki emocjonalnie trudny czas i nerwowy. Więc ja po prostu kompletnie za tym nie tęsknię. Ja po prostu wiem, że jeśli tata by chciał się teraz zaangażować w politykę, to wiem, że to się wiąże z tym, że zaraz po prostu nie będziemy wiedzieli, z której strony ktoś nam przywali. I po prostu to jest niestety nierozerwalnie połączone. Pytałam się Olę jako córkę, a jako Olę nie córkę, i o ile da się to rozdzielić, czyli jako, wiesz, kobietę, jako Polkę, obywatelkę, czy chciałabyś, żeby Aleksander Kwaśniewski wrócił do polityki? Może da się jakoś rozdzielić, patrząc przez pryzmat tego, co dzieje się teraz na polskiej scenie politycznej. Tylko wiesz, przez to, że ja wiem, że on tego nie rozważa w ogóle, to nie myślę o tym. No myślę, wiesz, mnie bardziej to, czego ja bym oczekiwała, to żeby na lewicy władzę przejęły kobiety. To jest moje marzenie. Bo i trochę, szczerze mówiąc, jest dla mnie niepojęte, że to się jeszcze nie stało. Bo po pierwsze mamy te silne kobiety na lewicy, mamy po prostu charakterne rzeczywiście. A kogo byś widziała, którą kobietę byś widziała? Nie chcę, wiesz co, nie chcę rzucać nazwiskami, natomiast no, fakt jest taki, że na lewicy są silne kobiety, które naprawdę nadają się na to, żeby być takimi liderkami. I równocześnie wiemy, że wśród tego młodego pokolenia kobiet poglądy lewicowe są w przewadze generalnie. Młode kobiety mają lewicowe poglądy, a równocześnie mają takie poczucie, że nie mają swojej reprezentacji, że nie mają na kogo głosować. No to kurczę, jakby mi się wydaje tak logiczne w tym momencie pokazanie im tych liderek, żeby one właśnie wzięły na siebie ten ciężar i te głosy. I to jest coś, na co ja czekam. Ja nie wiem, mi trudno sobie wyobrazić, że mi się wydaje, że my trochę mamy takie myślenie życzeniowe, że jak wróci ten czy tamten polityk, to nagle wszystko będzie takie, jak było, nie wiem, 20 lat temu. Były inne czasy też, to na pewno, ale chodzi też o taką charyzmę i sposób zjednywania sobie ludzi. Tak, niektórzy to mają, niektórzy tego nie mają. To prawda, ale mam nadzieję, że są takie osoby jednak, tylko może jeszcze w ukryciu, albo jeszcze może skromnie stoją w drugim czy trzecim rzędzie. A ty nie myślałaś, żeby iść śladem, poszłaś na razie śladem ojca w kontekście dziennikarstwa, ale nie myślałaś w ogóle, żeby wcześniej nawet zaangażować się, bo może i później, a teraz zaangażować się w politykę? Nie, to się łączy z tym, co mówiłam wcześniej. Dla mnie po prostu, mi się polityka kojarzy z czymś bardzo brudnym po prostu, no, z czym mi się to kojarzy z takim wystawieniem się na strzał, z tym, że po prostu wiesz, wychylasz się i po prostu zaraz to jest jak jest ta gra, takie tam to są chyba takie krety, co wyskakują, co musisz młotkiem walić każdego, który wyskoczy. To mi się z czymś takim kojarzy polityka. Bardzo obrazowo o tym powiedziałaś. Tylko się wychylisz i tym młotkiem zaraz ktoś ci da po głowie. Więc nie, ja nie mam takich ciągot. Poza tym wiesz, ja mam w ogóle bardzo taką kreatywną duszę i dla mnie te wszystkie jakieś takie układy, takie kombinowanie, kto co wiesz, patrzenie na jakieś słupki procentowe, bo teraz polityka to jest w gruncie rzeczy to, co komu powiedzieć, co rozdać, co obiecać, żeby wiesz, jakby jaka jest szansa, że ten słupek wzrośnie albo opadnie, kogo zyskać, kogo stracić, no to nie są moje zainteresowania w ogóle. W ogóle rozmawiacie, już kończąc temat polityki, rozmawiacie w domu o polityce? Macie taki bardzo trochę mało rozpolitykowany dom? Nie, w ogóle nie. To jest niesamowite. Paradoksalnie w ogóle nie. Rozmawiamy o 1000 innych rzeczy, o polityce najrzadziej. Najczęściej o polityce rozmawia się u nas w domu, jak są jacyś goście i oczywiście wszyscy mają zawsze milion pytań do taty. Aha. I wtedy ja tak słucham sobie, co tam tata im odpowiada. Na przykład, ale to faktycznie jest ciekawe, bo ja bardzo często właśnie te live'y, które robię z tatą u siebie na Instagramie, to ja naprawdę bardzo często, to są jedyne momenty, kiedy ja zadaję pytania, kiedy ja zadaję tacie te pytania natury politycznej, bo moi obserwatorzy, prawda, o te pytania proszą. Oczekują, tak? Znaczy oni, no tak to jest skonstruowane, że oni zadają pytania i ja zadaję te, które zbierają najwięcej lajków. Tak? To jest bardzo demokratyczne podejście. I to zwykle, to są często te jedyne momenty, kiedy w ogóle z tatą rozmawiamy o polityce, bo my w domu mamy, no mówicie, kompletnie inne tematy. Rozmawiamy więcej o sporcie niż o polityce. Aha. Znaczy, biorąc pod uwagę, że powiedziałam, że o polityce w ogóle nie, no to, ale o sporcie, wiesz, no nie, dużo mamy różnych tematów po drodze, wiesz, że zanim tam byśmy mieli dojść do tej polityki, to nie mają szansy się wyczerpać temat. Słuchaj, a może to i dobrze, bo wtedy się zachowuje gdzieś tam zdrowy rozsądek i zdrowe też relacje między sobą. Jak się patrzy też na waszą rodzinę, to wszystko jest takie też idealne, tak? Mówię z zewnątrz. Czy są jakieś takie wewnętrzne spory, nie wiem, tematy i tak dalej, gdzie ewidentnie macie różny albo światopogląd, albo inne zdanie, gdzie wchodzicie w jakiś spór? Czy ja wiem? My mamy generalnie podobny światopogląd, więc nie ma żadnych takich wiesz, kości niezgody ewidentnych, żebyśmy tam po prostu, że rzuca się jakiś temat i się żremy przy stole, na tym bardziej, że właściwie unikacie polityki. Nawet nie to, że my unikamy, że to właśnie to nie jest tak, że my unikamy tych tematów, bo nie daj Boże się pokłócimy. One po prostu jakoś tak, nie wiem, myślę, że tata też ma dosyć, bo on tyle musi o tym gadać w tylu innych miejscach, że w domu też już nie ma ochoty. My też jego nie ciągniemy za język, bo też inne rzeczy nas interesują. Nie. Szczerze mówiąc, musiałam teraz bardzo na siłę wymyślać coś chyba, żeby powiedzieć, że coś takiego jest, co nas tak, wiesz, jest w stanie poróżnić. Do głowy to nie, a może was poróżniło, a nie wiem, pytanie na przykład, może was wcześniejsze historie też poróżniły. No, kiedy twój tata został prezydentem, no, wchodziłaś w ten taki okres dojrzewania dosyć trudny. Ty byłaś taką buntowniczką, czy nie? Nie. No nie żartuj. No serio. To kiedy to nadrabiasz? Chyba teraz. Znam co prawda taką odpowiedź kiedyś w jakimś wywiadzie, że byłaś tak kojarzona, że jesteś tą grzeczną, ułożoną Olą, ale teraz no, jakby chcesz zmienić albo zmieniasz ten swój wizerunek i jesteś tą niegrzeczną dziewczyną, w cudzysłowie oczywiście. Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy ja jestem, ja myślę, że ja nigdy nie jestem niegrzeczna, bo ja też nigdy nie chcę nikomu zrobić przykrości, ale mam rzeczywiście dopiero teraz, jak już jestem no niewątpliwie osobą dorosłą, dużo więcej takiego poczucia, że trochę mi jest wszystko jedno, co sobie ludzie o mnie myślą i wyżej cenię jednak swoje emocje niż to, żeby komuś koniecznie zrobić przyjemność. I nie mówię teraz o tym, że nadal nie będę dla kogoś niemiła, ale może nie zrobię czegoś takiego, że nie poświęcę siebie po to, żeby komuś było miło. Że jeśli mi jest z czymś czy z kimś nie po drodze, to mi już szkoda czasu na taką relację. I naprawdę trochę jest mi wszystko jedno. Naprawdę, jeśli ktoś mnie, ja absolutnie przyjmuję do wiadomości, że można mnie nie lubić. Dziwne, ale żartuję. Absolutnie, jest absolutnie to rozumiem. Jest to muzyką pomidorową, prawda? Tak, tak. Nie, i to, wiesz, no, nie ma takich osób, tak, które są lubiane przez absolutnie każdego. Rozumiem, że mogę kogoś drażnić, rozumiem, że ktoś może mieć do mnie po prostu jakieś takie uprzedzenia od zarania dziejów i to się nigdy nie zmieni, bo właśnie politycznie coś mu nie pasuje. Albo to ja to wszystko rozumiem i naprawdę w ogóle nie mam ochoty nikogo do siebie przekonywać. Uh-huh. A wcześniej były takie, dostawałaś takie sygnały, że właśnie ze względu na przykład na to, co robił twój tata, prawda, że byłaś, odczuwałaś taką niechęć? Albo były takie sytuacje, tak, że byłaś tak mocno oceniana, że po prostu powiedziałaś, że masz dosyć? Wiesz, ja myślę, że właśnie ja jako ten nastoletni okres, tym się w gruncie rzeczy charakteryzował dla mnie, że ja trafiłam do liceum, które było bardzo takie uniewolnościowe. I jak mój tata został wybrany na prezydenta, przypominam, że to było, ja byłam w pierwszej klasie liceum, ledwo się zaczęła moja przygoda z liceum wtedy, dosłownie parę tygodni. I tata wygrał wybory i pół szkoły przyszła ubrana na czarno na znak żałoby. Wiesz, a ja mam 14 lat i to jest mój tata, nie? I to jest, najlepsze jest to, że ja to wyparłam, ja to w ogóle wyrzuciłam z głowy. Mi to przypomniały moje koleżanki. A daje to po głowie? Po latach, słucham? Daje to po głowie? W sensie no to musiałam, wiesz, właśnie one mi to powiedziały. Teraz jak opowiadasz, to robi wrażenie. Ale wtedy, jak twój tata wygrał wybory i pół szkoły przyszła ubrana na czarno, Jezu, jak ty musiałaś się strasznie czuć z tym. Mówię, co ty mówisz, tak było? No musiałam się strasznie czuć z tym, no bo musiałam. Ale jakoś ja to tak, nie wiem, miałam wtedy jakieś takie podejście, że tych ludzi po prostu trzeba do siebie przekonać sobą. Wiesz, że to postanowiłam, że to nie będzie miało znaczenia. To, że oni, przecież też wiem, że oni no, ewidentnie powielali poglądy swoich rodziców, po prostu no, oni wynieśli też coś z domu. Mhm. Dzisiaj wiesz, też zastanawiał, co to będzie za zmiana, jak dokładnie, to będzie wyglądało, ja też to co rozumiem. Nas czeka. Ja też rozumiem, jakie obawy im towarzyszyły wtedy. Więc ja jakimś cudem wtedy nie odniosłam tego do siebie, nie wzięłam tego osobiście, co mi się wydaje nieprawdopodobnie dojrzałe, jak na 14-latkę. Mhm. I ja z tymi samymi osobami potem byłam... Ja do tej pory się z nimi koleguję. Mhm. A minęło dużo lat od mojej matury. Więc jakoś udało mi się to wszystko przekuć, wiesz, jakby zachować, no po prostu nie wziąć tego do siebie i przekuć w coś dobrego. I może faktycznie wtedy miałam bardziej takie poczucie, bardziej tak myślałam o tym, jak jestem odbierana i mi zależało, żeby być, wiesz, odbieraną w taki, a nie inny sposób, chyba. Chociaż też ja nigdy nie pamiętam, żebym ja była taką osobą, która jakoś bardzo pilnowała się. Ja nigdy nie pilnowałam jakoś tam za bardzo języka, raczej mówiłam tego, co mówię, no byle tylko nie robić komuś przykrości, ale chociaż zdarzało mi się czasem coś palnąć w żarcie zwykle i pomyślałam, Jezus Maria, czemu ja to powiedziałam? To są właśnie takie jedyne rzeczy, o które mam do tej pory pretensje. Wiesz, jak mam, czasem się budzę w środku nocy, nie wiem, 4:00 rano i wiesz, odpala mi się ta płyta 30 wiesz, najgorszych błędów, które popełniłam w życiu. I to zwykle są jakieś takie rzeczy, że właśnie coś palnęłam i dlaczego to palnęłam i to było 30 lat temu i pewnie ten ktoś w ogóle tego nie pamięta, a ja cały czas myślę, Jezu, dlaczego? Boże, jeśli ten ktoś mnie nie zrozumiał, że ja żartuje, to pomyślał coś tam. Ale to wiesz, ale raczej ja zawsze byłam taka bardzo bezpośrednia i niespecjalnie taka krygująca się. Więc... Masz dużą dawkę humoru, bo to widać i też po twoich wpisach na Instagramie, jesteś królową hashtagów fantastycznych, długich. Tak, no nie wiem, myślę, że z tą, cały czas tak próbuję. Przepraszam, się tak trochę tutaj błądzę po omacku, ale ja właściwie w trakcie odpowiedzi próbuję równocześnie dojść do tego w mojej głowie, jak to było z tą grzecznością. Słuchaj, to bardzo dobrze, bo chciałam to rozłożyć na czynniki pierwsze. A propos tej grzeczności, jak będziesz jeszcze myślała, bo może właśnie były jakieś takie ekscesy, nie wiem, na przykład Ola Kwaśniewska wymykała się z domu i jechała tą limuzyną w Glanach, a mama ją ubierała w balerinki. Ja właśnie wiem, tyle osób próbowało jakoś albo ze mnie wyciągnąć to, albo nawet wypytywało różne osoby o te moje jakieś akty buntu, ale naprawdę ja naprawdę nie miałam czegoś takiego. Ja miałam zawsze takie bardzo silne poczucie odpowiedzialności i szczerze mówiąc, ja przez tą całą prezydenturę, a to było 10 lat, no takich bardzo moim zdaniem newralgicznych, no bo to było całe liceum i całe studia, czyli taki okres, kiedy człowiek robi najwięcej głupstw. Tak, ale też buduje swoją, wiesz, też taką tożsamość, kształtuje się. Ale ja miałam, szczerze mówiąc, chyba najbardziej takie poczucie w sobie, że bardzo bym nie chciała, żeby rodzice się za mnie wstydzili, że nie chcę zrobić czegoś takiego, żeby przynieść wstyd rodzicom, żeby to... I rzeczywiście przez tych 10 lat, no ja nie udało zrobiłam... Udało ci się. Tak, nie miałam żadnego ekscesu, ale potem coś takiego poczułam, kiedy już ta prezentura się skończyła i ciągle... Okazało się, że jakieś osoby mają jakieś oczekiwania w stosunku do mnie, że powinnam to, powinnam tamto i wtedy zaczęłam, rodziło się we mnie coś takiego, że kurde, ale co wy jeszcze ode mnie chcecie? 10 lat byłam, zachowałam się wzorowo, a teraz naprawdę nie mam, właściwie dlaczego ja mam, właśnie pamiętam, że jak zaczęłam prowadzić w radiu taką audycję lifestyle'ową, to ktoś napisał, że jak to live, przecież lifestyle? Ja powinnam się polityką zajmować. Myślę, to nie wypada. Ale dlaczego? Wiesz, no... No dlaczego? No tak, no cała Polska śledziła na jakie studia, wiesz... przedłużeniem, wiesz, rodziców. Działalności, tak, na przykład taty, ale też i mamy, wiesz, no, na przykład cała Polska śledziła i tu mówię specjalnie cała Polska, wiesz, na jakie studia szłaś, prawda? Też dużo było takich artykułów, jak ty wyglądasz, że każde twoje pojawienie się gdzieś publiczne no było od razu, mało, tak. Wiesz, ale oceniane, tak? Że jesteś taki sukience, nie taki, a wyglądasz tak, a przetyłaś, a nie przetyłaś, a schudłaś. To też jest, powoduje, że człowiek się próbuje gdzieś tam pewnie pilnować w tych swoich zachowaniach. Tak, pewnie tak. Chociaż wiesz, ja miałam taki moment rzeczywiście i to było gdzieś chyba najboleśniej to odczułam w okolicach ślubu, ale to już zaczęło się wcześniej, że rzeczywiście tych artykułów na mój temat było tak strasznie dużo i one były tak potwornie negatywne, że wpadłam w taką pułapkę tłumaczenia się wszystkim z tego, co zostało o mnie napisane. I to jest straszne. I ja to, mi to zresztą wtedy uświadomił Kuba Wojewódzki. On mi wtedy powiedział już tam lata temu, że musisz przestać o sobie myśleć tak, jak o tobie pisze Pudelek. I jakoś strasznie mi to wtedy siadło na głowę i myślałam, że absolutnie on ma rację. Przestałam wchodzić na jakiekolwiek portale plotkarskie. I to naprawdę no już to z 15 lat nie wchodzę. I to niesamowicie mi pomogło. Ale naprawdę ja po prostu zaczęłam z powrotem oddychać. Bo fakt, że ja po prostu zobaczyłam, że to, co o mnie się pisze, de facto nie ma żadnego przełożenia na moje życie. Ludzie coś tam sobie i tak myślą, ale jeśli ja nie wiem, co to jest, to ja tym nie żyję i ja nie mam potrzeby się z tego tłumaczyć. Bo wiesz, to też jest, oczywiście mnóstwo ludzi czyta te portale, ale mnóstwo nie ma pojęcia. Ja na przykład teraz jestem tą osobą i ja spotykam teraz takie koleżanki z branży, które dokładnie to robią, co ja wtedy, tych 20 lat temu, że one mi się tłumaczą, że coś o nich zostało napisane, a ja tego nie czytam, ja nie mam pojęcia. I jestem taka aż zaskoczona, że ona, dlaczego ona mi to mówi? Ja w ogóle nie wiem, że jest taka historia. I wtedy myślę, że to był taki moment, że rzeczywiście taka się czułam, że cały czas taka, wiesz, że czułam, że muszę chodzić na palcach ciągle, że tak strasznie na wszystko uważać, że po prostu ja ciągle że wszyscy czyhają na jakiś kolejny błąd, który popełnię, a niektóre te błędy to ja po prostu, to w ogóle nie był błędy, to ja bym nawet nie wymyśliła, że coś można zinterpretować w ten sposób. Wiesz, to było wyciąganie z kontekstu jednego zdania, właśnie środka zdania i dobudowywania do tego całej historii, jakbym ja się właśnie albo żaliła, albo nie wiem, no, tam było po prostu ciągle coś. Ja miałam wrażenie, że ja nic że ciągle robię coś nie tak, że to jest po prostu niemożliwe, żebym ja coś zrobiła dobrze, bo po prostu wszyscy tylko tak bardzo chcą, że życzą mi tego, żeby było źle, że i tak to w tą stronę przerobią. I to było rzeczywiście, to był taki moment, że ja wtedy sobie powiedziałam, że dobra, po prostu w ogóle dosyć. Ja sobie znikam, idę sobie na margines show biznesu, będę sobie z boku patrzyła, co tu się w tym piekiełku dzieje i nie mam w ogóle ochoty w tym uczestniczyć. A dlaczego nie poszłaś w psychologię? Wiesz, to jest totalny przypadek, że w nią nie poszłam, bo to się po prostu tak ułożyło, że Ja obroniłam pracę magisterską 16 stycznia 2006 roku i 2 tygodnie później zaczęłam treningi do tańca z gwiazdami. I ja byłam przekonana, że zrobię sobie taką przerwę od psychologii na miesiąc, bo myślałam, że odpadnę w pierwszym odcinku. Ale bardzo byłam wkręcona w taniec wtedy, więc to było, mnie szalenie rajcowało to, że w ogóle że nauczę się tylu tańców naraz. I myślałam, że potem wrócę do tej psychologii. No tylko, że akurat tak się złożyło, że po pierwsze, no ja nie sądziłam, że dla mnie ten taniec trwał tak długo, no bo ja byłam do finału. Potem zaraz, następnego dnia po finale weszliśmy na salę prób, ruszyliśmy z trasą Tańca z Gwiazdami, która tam trwała kolejny, najpierw te próby, potem kolejny miesiąc ta trasa, potem były jakieś odcinki specjalne, potem coś tam, generalnie mnie to się ciągnęło, Jezus Maria, już po prostu nie, po prostu Taniec z Gwiazdami zamordowało mnie przyjemność z tańca. I potem w międzyczasie dostałam propozycję najpierw prowadzenia programu Kulisy Tańca z Gwiazdami, potem właśnie w tym samym czasie zaczęłam robić reportaż do Dzień Dobry TVN, dostałam propozycję robienia wywiadów do Wiwy i to się jakoś tak naturalnie potoczyło. I tak jakby... Trochę naturalnie weszłaś, mówię w sensie takim dziennikarstwa, w ślady ojca. To jest w ogóle strasznie śmieszne, wiesz, bo ja pamiętam, że jak szłam na studia i radziłam się rodziców, chociaż muszę przyznać, że moi rodzice w ogóle zawsze zostawiali mi wszystkie decyzje. Znaczy oni w ogóle nie próbowali naciskać na mnie w kwestii wyboru jakiejkolwiek szkoły. Zawsze miałam totalną dowolność i właściwie przedstawiałam im już plan i oni go aprobowali. I jak rozmawialiśmy o tych studiach, bo ja właściwie długo nie wiedziałam, na jakie chcę iść studia. Tak naprawdę dopiero w klasie maturalnej zdecydowałam. Wcześniej myślałam, że może romanistyka, bo lubiłam i lubię języki, ale jakoś tak w tej klasie maturalnej nagle trafiłam na, jak to się nazywało, Cogito chyba było takie pismo dla, było coś takiego, rzeczywiście, dla młodzieży i tam właśnie były opisywane różne kierunki studiów. I ja w ogóle miałam, wiesz, bo chodziłam takiego liceum, przepraszam, ja wiem, że to jest dygresja, ale jakby generalnie wiem, dokąd zmierzam. Ja dochodziłam do liceum, gdzie można było samemu wybierać sobie poziomy, na których jakby rozszerzenia przedmiotów. Czyli u nas nie było czegoś takiego, że jest klasa matfiz, albo biolchem, albo humanistyczna, tylko mogłaś sobie sama wybierać, które przedmioty będziesz miała rozszerzone, a które na tym poziomie ogólnym. I mi się wydawało, że ja po prostu jestem jakaś porąbana, bo ja miałam rozszerzenie z polskiego, biologii, matematyki i języków. To człowiek renesansu generalnie. No bez sensu, no wiesz, jakby z biolchem tylko biol, z humanistycznej polskiej historii nic nie pamiętałam i z matfizu, matematykę uwielbiałam, z fizyki nic nie rozumiałam kompletnie. No i języki. Myślę, Jezu, no co się robi z takimi rozszerzeniami? Po czym właśnie trafiła mi się w ręce ta gazetka i patrzę, co się zdaje na psychologię? Z 4 przedmiotów musisz wybrać biologia, matematyka, polski i historia. I czy 3 wybierasz z 4, więc ja odrzucam historię plus język. Myślę, no przecież na studia stworzone dla mnie. I w ogóle jak czytałam, czego tam się uczy, a ja w ogóle zawsze byłam taka, bardzo mnie interesowały te wszystkie, ludzie mnie w ogóle interesowali, co komu siedzi w głowie. Ja akurat nie należałam, bo mówi się, że na psychologię idzie się po to, żeby się samemu leczyć, ja nie należałam do tej grupy. Nie chciałam ci tego tendencyjnego pytania ja zupełnie nie szłam z jakichś tam swoich pobudek ze swoimi problemami, tylko naprawdę mnie interesowało, jak tam człowiek jest skonstruowany. I zapomniałam pytanie. Widzisz, do jakiej dygresji tam? Cię, dziennikarstwo, tak, wiem. Więc ale zanim właśnie zdecydowałam się na tą psychologię i byłam taka rozdarta, no taka zagubiona raczej. Pytałam rodziców, czy oni coś by mi radzili, to tata powiedział mi, że cokolwiek, byle nie dziennikarstwo. Bo on jako redaktor naczelny miał zawsze najgorsze doświadczenia z dziennikarzami po dziennikarstwie. Przepraszam, jeśli nie wiem, czy ty jesteś po dziennikarstwie. Nie. I też uważam, generalnie odradzam. Można spokojnie wybrać inny kierunek, właśnie, ale tego się nauczyć w praktyce. Tak, no on właśnie mówił, że on miał zawsze najlepszych dziennikarzy po konkretnych studiach. Po historii, właśnie po psychologii, że masz jakąś konkretną wiedzę, a do tego potrafisz pisać. Możemy sobie podać rękę. No więc właśnie. A że dziennikarstwo to jest taki kierunek, że tak wszystkiego wszystko liśniesz, a tak naprawdę nic nie wiesz. I nic tak dogłębnie. A praktyka i tak jest praktyką i pewna... Praktyka jest i tak, dokładnie. Umiejętności zdobywasz właśnie Więc ja tego dziennikarstwa w ogóle nie rozważałam z tego względu, że po prostu tata mi powiedział, że nie wiem, dziennikarstwo to bez sensu. A dobra, czyli dziennikarstwo nie. I trafiłaś ta psychologia. Natomiast ja bym w ogóle nie wymyśliła, że ja wyląduję w dziennikarstwie. Naprawdę, ja byłam w tą psychologię bardzo wkręcona. Natomiast... Ale zostałaś w tym, można powiedzieć, niektórzy pewnie powiedzą, że trochę na pół gwizdka, inni powiedzą, że trochę się przebranżowiłaś, w sensie to nie jest takie stricte dziennikarstwo, ale poszłaś potem w pisanie tekstów. Byłam na koncercie, który zresztą organizował też Polsat Disney, stulecie Disneya, i występował twój mąż Kuba Badach i śpiewał przepiękną piosenkę, co w duszy gra, tak o ile teraz dobrze pamiętam. Z filmu, co w duszy gra. Z filmu, tak. Gdzie nawet nie wiedziałam, że napisałaś tekst do tej piosenki. No coś, co łapie za serce. Dziękuję bardzo. Uważam, że udała nam się ta piosenka, nieskromnie. I to nieskromnie trzeba jeszcze dokończyć, bo to jest taka piosenka, która została zaakceptowana, prawda, przez opowieść o historii. Właśnie to jest, to jest fajna historia. To jest właśnie trochę taka, to trochę też pokazuje właśnie jak specyficzna jest relacja z mediami, bo mi się wydawało, że no już co jak co, ale no już jak napisaliśmy piosenkę dla Disneya, wiesz, zaakceptowaną przez Amerykanów. Mało tego, to chyba pierwszy raz w ogóle się wydarzyło. Chyba 2 razy w ogóle tylko się zdarzyło, że Disney zaakceptował, że w ogóle jakby jest... jakaś lokalna wersja piosenki, która nie jest, wiesz, polską wersją, w sensie, że to nie jest po prostu polski tekst do jakiegoś utworu z amerykańskiego Disneya, tylko jest po prostu, została zaakceptowana przez Disneya piosenka napisana przez polskiego kompozytora no oczywiście to głównie zasługa Kuby, chociaż tekst też musiał być przetłumaczony na angielski i oni też tam po prostu każdy wers musieli zaakceptować w tym tekście. I to mi się wydaje, że było sporym sukcesem naszym, że to się udało, szczególnie, że wiemy, że generalnie Disney zgodził się na chyba 6 albo 7 krajów tylko, dostało zgodę na to, żeby mieć taką piosenkę promującą film Co w duszy gra na tym lokalnym rynku. No i ponoć nasza była najlepsza. Tak. Gratulacje. Tak twierdzi, ale twierdzi centralna. Ale się wydarzyło, że ja dowiaduję się na stuleciu Disneya, a nie wiem o tym wcześniej. Właśnie też zadaję sobie to pytanie, że właśnie trochę tak to działa, że jeśli... mi się wydaje, że to jest coś takiego, co... jeśli o czymś pisać, to o tym, że coś takiego zrobiliśmy, a tymczasem trzeba pisać, wiesz, jeśli tu podczas tego podcastu padnie jedno zdanie na temat tego, że nie mam dzieci, to będzie po raz 184, ale że nie padnie nagłówek jakiegoś artykułu. To zdanie nie padnie, ani też pytania. Ja trochę... Myślę, że ten wątek już de facto, ja się śmieję, że nawet zostałaś ambasadorką tych osób, kobiet, które nie mają dzieci. Ostatnio słyszałam, że Beskitka teraz pojawiło się takie słowo na takie kobiety. Okej, nie wiedziałam, ale chcę ci powiedzieć, że akurat to nie padnie, bo myślę, że już trochę wyczerpałaś ten temat na razie. Więc... ja mam poczucie, że jest on po prostu cały czas drążony. Natomiast rzeczywiście, to było tak, że Kuba dostał propozycję napisania właśnie takiej piosenki do tego filmu, który w ogóle dopiero był na takim etapie... jeszcze był nieudźwiękowiony, jeszcze powstawał. Tworzył się. A my byliśmy wtedy, bo to był początek pandemii. I ja utknęłam w Szwajcarii, bo to było tak, że Kuba miał do nas, miał 15 marca przyjechać, bo ja byłam w Szwajcarii z psem. I z rodzicami też, ale chodzi o to, że ja byłam z psem naszym. I 15 marca Kuba miał przyjechać do Szwajcarii samochodem, żeby zabrać mnie i Lulę do Polski. I 13 marca Szwajcaria ni stąd, ni zowąd zamknęła granice. Po prostu oni 13 w ciągu dnia zakomunikowali, że granice są otwarte tylko do północy. I koniec, nikt nie wiedzie. A to już było za późno, już on nawet gdyby w tym momencie ruszył, to do północy by nie dojechał. No więc my trochę... zgłupieliśmy, tylko wiesz, nam się w ogóle wtedy wydawało, że ile to może potrwać, Z miesiąc maksymalnie. No ile pandemia może odbywać? Bardziej optymistyczną mówię, tydzień, dwa. No dobra, no, miesiąc. Wiesz, no i tak te granice mogą być tam zamknięte. Ja pamiętam, że wtedy ktoś nam powiedział, że właśnie według tych epidemiologów pandemia będzie trwała 2-3 lata. I my miałam 2-3 lat zwariowali. No gdzie 2-3 lata? Jak my to mamy, wiesz, plany. Wiesz, Kuba ma kalendarz koncertowy na rok do przodu, no. Mamy plany wyjazdowe i tak dalej. Jak 2-3 lata? Nie no, wtedy nam się wydawało, że no nie, no bez przesady. No tam chwilę, tam nie wiem, no właśnie parę tygodni i przecież na pewno wszystko otworzą z powrotem. No ale nie otwierali. A ja z kolei nie za bardzo miałam jak inaczej wrócić, no bo nawet gdyby mi się udało tam jakiś samochód wypożyczyć, co też wątpliwe, czy w tamtym czasie wypożyczono by mi w Szwajcarii samochód, który bym miała oddać w Polsce, który, no wiesz, no, mówimy o bardzo jednak ekstremalnej w tamtym momencie sytuacji, jaką był ten początek pandemii. I do tego, wiesz, my wiemy, że to jest trasa, która przy otwartych granicach zajmuje 12-13 godzin. A wtedy granice stały zamknięte, czyli ja bym musiała jechać sama z psem, trasy, której nigdy nie jechałam sama. Ja w ogóle nigdy jej nie prowadziłam, ja zawsze pilotuję, Kuba prowadzi. Z psem, który nie znosi, jeździć samochodem i w trakcie jazdy próbuje mi się wpakować na kolana. I jeszcze nie wiadomo w ogóle, czy ja to jestem w stanie przejechać w ciągu doby, a jeszcze nic, wszystko jest zamknięte po drodze. Nie działają hotele, nie działają restauracje. No więc wiesz, to się wydawało w ogóle niewykonalne, a wykonalne, a do tego no myślimy, no przecież zaraz otworzą te granice. No ale nie otwierali. I w tym czasie właśnie przyszła ta propozycja z Disneya, więc Kuba przesłał mi melodię, którą wymyślił właśnie do tej piosenki. No i ja podjęłam się napisania tekstu i to chodziłam po górach. No właśnie chciałam cię zapytać, bo to jest też dosyć fantastyczne, jak ktoś tworzy tekst dany, jak pisze. Jak ty to robisz? Ty musisz mieć jakąś swoją osobną przestrzeń. Jest taka... Teraz wypadło mi nazwisko tej autorki też wielu tekstów i pisarki, która ubiera się w specjalne kimono, żeby to nie był taki, wiesz, dzień taki zwyczajny, że idzie do pracy, jak zabiera się do pisania, no ubiera kimono. Każdy ma swoje jakieś tam rytuały, większe, mniejsze. A u ciebie jak to wygląda? Nie, to ja mam, ja bardzo potrzebuję, żeby mi się zmieniały obrazki przed oczami. Czyli mi się świetnie pisze na spacerach, na nartach, w podróży jakiejś takiej samochodem, gdzie jestem pasażerem i dużo się dzieje za oknem. Na przykład jeden tekst cały, Wall of Kindness, napisałam na Kubie w taksi Colectivo, jak tam jechaliśmy 10 godzin po prostu z jednego miasta do drugiego. Podróż, która powinna zająć maksymalnie 5, ale tyle razy się przesiadaliśmy do różnych środków transportu i cały tekst napisałam wtedy na komórce. Dla mnie to jest najbardziej inspirujące, jak tu po prostu mi się zmieniają obrazy. I dokładnie wtedy tak też było z tym tekstem, że ja chodziłam po górach i ten tekst jakoś tak sam się w tej głowie pojawił. I rzeczywiście lubię go bardzo. Uważam, że to jest udana piosenka. Liczy się tylko to, jest tytuł, także zapraszam, mamy tyle. No właśnie, ja powiedziałam o filmie, co dużo tak. gra. A potem rzeczywiście jest tak, że cała ta procedura jest taka, że wszystko musi być zaakceptowane przez Disneya. Więc... No i się zaczyna, ruszyła ta machina. Tak. I też pewnie był stres, co? Czy nie? Wiesz, w ogóle w tym pisaniu tekstów dla mnie jedyny stresujący moment to jest ten moment weryfikacji, czyli kiedy już napiszę ten tekst i muszę go przedstawić osobie, która go będzie wykonywać. Zwykle jest to kompozytor, gdyż zwykle jest to mój mąż. Jest krytyczny? Odrzucił ci jakiś tekst? Wiesz co? Nie, znaczy chyba... Raz się zdarzyło tak, że ja jakoś tam pokazałam propozycję jakiegoś pierwszego refrenu i on rozbił nie. Jak możesz być taki brutalny? Ale to było chyba w ogóle jakieś pierwsze czy drugie nasze podejście. I teraz już w ogóle tak nie robię. Znaczy teraz robię tak, że daję mu raczej rzeczy, żeby przynajmniej była pierwsza zwrotka i refren, żeby on już wiedział, jaki jest zamysł. Tak. A to ja muszę ci jeszcze jedną, pytałam o rodziców, czy są jakieś takie punkty, wiesz, sporne, że czasami gdzieś wchodzicie w jakiś taki spór a propos różnych tematów, ale też ciekawe, bo Kuba jest bezkompromisowy w swojej muzyce, wykonuje taką muzykę, gdzie jest w mainstreamie, a jednocześnie nie wykonuje muzyki, która jest taka typowo... On chyba nie jest w mainstreamie. Ja bym powiedziała, że jest, ale nie wykonuje muzyki, która nie jest mainstreamowa, w sensie, że jest bardzo dba o tą jakość i przywiązuje do tego dużą wagę. Jak to mój kolega mówi, po prostu nie ma w nim fałszywej nuty, jak wielokrotnie był na jego, wiesz, koncertach. Pytanie, czy jest taki też pedantyczny, tak, w tym, w domu, tak, waszych, nie wiem, no, nie wiem, no, są może jakieś wszystko punkty, tak, jest bardzo pedantyczne. Są jakieś punkty sporne, gdzieś musicie się gdzieś tam pewnie ścierać. Tak, jest pedantyczny, no, i wymaga tego ode mnie, a ja w ogóle nie jestem pedantyczna. A, czyli już mamy jeden punkt zaczepienia. Ale staram się myśleć w ten sposób, że dzięki niemu w domu jest bez porównania większy porządek, niż gdybym mieszkała sama. Więc no, on stara się trzymać mnie w ryzach, a ja mam takie podejście bardziej. Ja uwielbiam, wiesz, ja myślę, że to jest element pasowania, no bo ja na przykład uwielbiam gotować, Kuba nie. On lubi sprzątać, ja nie znoszę. Ja uwielbiam zajmować się, wiesz, roślinkami, balkonem, ogródkiem i tak dalej. Kuba w ogóle ledwo odnotowuje, że tam są kwiaty. Wiesz, no każdy ma jakąś swoją działkę. To trochę, to właśnie to takie, nie dokończyłam tego za pierwszym razem, ale a propos dziennikarzy, że lubią patrzeć przez tą dziurkę od klucza. Między innymi jak u was w domu jest i gdzie są te punkty, takie gdzieś tam może starcia, to jest ale ciekawe. Rzeczywiście z tymi tekstami też tak jest, że on jest bardzo taki, wiesz, że jemu, no, jemu zależy, żeby tam każde słowo było, żeby on musi wierzyć w to, co śpiewa. I rzeczywiście, znaczy wiesz, ja też jestem taka, że ja jak już coś robię, to staram się to zrobić naprawdę na 100%. To znaczy ja nie pokazałabym mu tekstu, który jest jakimś moim tam pierwszym pomysłem, ale sama nie jestem przekonana, że jeszcze nie jest wycyzelowany. Ja muszę mieć to takie, wiesz, czasem jest tak, że mam cały tekst gotowy i jakiś jeden wers mi zgrzyta tylko. I ja nie jestem w stanie pokazać tego tekstu, dopóki tego wersu nie dociągnę. Czyli że się spinacie, w sensie macie podobne podejście do Tak. I potem zwykle jest tak, że jak już mu przedstawię coś, co już jest takie dopracowane, to wiesz, no to jemu się, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jemu się nie podobało. Widzę czasem, że jakiś tekst bardziej do niego trafia niż inny, ale jednak w większości on zwykle jest tak, wiesz, ja zawsze rzeczywiście drżę. Generalnie dla mnie pisanie tekstu jak samo w sobie jest czystą przyjemnością i ekscytacją, uwielbiam to. Natomiast rzeczywiście potem przychodzi ten moment, kiedy to już trzeba wysłać, żeby tam... I to jest, wiesz... Bo to jest następuje weryfikacja. A co, jak on powiesz, to jest do kitu. No i tu jeszcze dochodzi ten element, że jednak jesteśmy małżeństwem, więc no... Inne emocje. Ja też wiem, że jeśli jemu się nie będzie podobało i on, wiesz, z jednej strony chce być profesjonalna, no i jemu ma prawo się nie podobać, on ma prawo chcieć coś zmienić, a jednak boi się, że źle na to zareaguje. Ale jesteś wybuchowa wtedy, czy nie? Czy tak raczej... Nie, ja w ogóle nie. Kuba gorzej reaguje na takie rzeczy. Ja bardzo tak przyjmuję to wiadomości, ale wiesz, czasem dyskutujemy o czymś. Czasem jest tak, że jemu tam jakieś słowo nie pasuje, bo coś tam, a ja mówię, że właśnie nie, że właśnie to jest, że po prostu najpierw spróbuj to zaśpiewać, jak ci nie będzie leżało w śpiewaniu, to zmieniamy, ale najpierw spróbuj to zaśpiewać, bo moim zdaniem to siedzi w muzyce genialnie. Ale nie, generalnie jakoś jest, muszę przyznać, że ta współpraca przebiega zaskakująco jak po maśle. A propos różnych medialnych doniesień. Wiesz, a propos masła. Porozmawiamy o teściu. To ciekawy wątek mógł być. A propos różnych takich medialnych, wiesz, doniesień, to już ile razy już było historia, że macie kryzys i tak dalej, już się rozstaliście i w ogóle a propos tego, wiesz, że może i dobrze, że nie czytasz pewnych historii, bo byś musiała się non-stop tłumaczyć, czy jesteście razem, czy nie jesteście. Ja to wiem tylko po tym, że mi czasem ktoś na Instagramie coś pisze, że wiesz, że a to jednak... Czyli jednak jesteście z panem Kubą. Nie mam pojęcia, że nie byliśmy. No to można się zaskoczyć. Za 5-10 lat, Ola, w jakim miejscu siebie widzisz? Nie wiem, wiesz. Nigdy nie umiałam odpowiedzieć na te pytania, bo moim zdaniem jest tyle rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I już te ostatnie 3 lata nam pokazały to najdobitniej. Weź, cofnij się teraz o 5 lat. Kto z nas by zgadł, że będziemy po 3 latach pandemii, w trakcie wojny, wiesz, w Ukrainie i nie, to są... Ja nie myślę, w ogóle nie myślę tak do przodu, myślę bardziej tak, wiesz, na krótkich dystansach. To w najbliższym czasie co byś chciała, nie wiem, zrealizować, zrobić? Wiesz co, w najbliższym czasie to bardzo bym chciała... Odpocząć. Nie, najbardziej już bym chciała, żeby Kuba po prostu nagrał płytę już z tekstami, które są gotowe. Twoimi, tak, oczywiście. Moimi, i to bym bardzo chciała, żebyśmy dopięli, bo to są bardzo fajne piosenki, które powinny ujrzeć światło dzienne już i cieszyć ludzi. No i chyba chciałabym się zmobilizować w różnych moich innych sprawach, bo to jest moja tutaj największa pięta achillesowa, czyli takie kończenie rozpoczętych projektów. To nie jest moja mocna strona, ponieważ jestem wybitną autosabotażystką. Wybitną. I Kuba cię nie dopinguje w tym, żebyś pokończyła? Wiesz, ponieważ my współdzielimy tę cechę, to wykazujemy się daleko idącym zrozumieniem. I to jest tak, że... Fantastyczne połączenie. Wspaniałe, tak. Więc my z jednej strony widzimy w sobie nawzajem to, że to właśnie... I wiemy, że to trzeba... że trzeba bardzo tą osobę wspierać w tym momencie, bo tam jest bardzo blisko odpuszczenia albo przeniesienia na wieczne nigdy, przełożenia na wieczne nigdy. Natomiast równocześnie, ponieważ tak doskonale znamy tą emocję, ten lęk taki, że to, i wiesz, to takie niekończące się poprawianie siebie samego i to wszystko, że też no, ciężko jest tak nam się nawzajem dociskać, bo po prostu... No bo wiemy, jak to jest. Ale ja bym, tak, bardzo bym chciała jednak wykrzesać z siebie jakiś taki zamordyzm względem samej siebie, żeby pewne rzeczy dokończyć, bo już sama jestem zmęczona tym wszystkim, co odkładam na potem. Musisz mieć konkretne deadline'y i po prostu właśnie, może ja wiem, to jest, właśnie. Trzyma człowieka, wiesz, w ryzach. Absolutnie tak jest. To jest tak. Ale ktoś musi cię nałożyć, no nie to, Kuba, było, już ustaliłyśmy. Jak się nazywa wena właśnie wszystkich artystów? Deadline. Deadline, tak. No moje też ulubione słowo. Święta prawda. Bo to też, jak nie masz deadline'u, to wiesz, że zawsze zdążysz, a potem właśnie to się odkłada w czasie i na wieczne nigdy. Tego ci życzę bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się też po tym, jak ukaże się płyta i będziemy mogły pogadać też o zawartości tekstów, nie tylko kompozycji. Ola, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Już minęła godzina, tak? No szybko, nie? Mogłybyśmy jeszcze jedną pogadać, ale miałabym, to już byśmy teraz skupiły się na Kubie. To na koniec jeszcze jedno. Dlaczego się w nim zakochałaś? Nie wiesz, co takie intymne pytanie. Nie no, powiedz, tak trochę uchyl rąbka tajemnic. On mnie tak przekonał, jak się poznaliśmy, to on właściwie pierwszego dnia mi tyle razy powiedział, że się ze mną ożeni, że po prostu uwierzyłaś. To też dobry sposób. Bardzo dobry sposób. Wtedy myślałam, że żartuję, ale... Niech wszyscy słuchają, ci, którzy chcieliby zdobyć, w sensie kobiety czy dziewczynę. To z taką dużą otwartością do ciebie podszedł. No nie, no wiesz, ja myślę, że my jesteśmy pod wieloma względami po prostu bardzo podobni i super się rozumiemy nawzajem i mamy bardzo podobne poczucie humoru i to szalenie ułatwia życie. Bardzo, to polecam najbardziej. Uważam, że to w ogóle to jest chyba na pierwszym miejscu. Podobne poczucie humoru, potem podobna wrażliwość i podobny światopogląd. To są moim zdaniem takie trzy filary małżeństwa. No super. No i od razu sprzedawałaś się receptę na udane małżeństwo. Także kryzysu, słuchajcie, żadnego nie ma. Na dalszą część rozmowy, mam nadzieję, że naszą nie ostatnią. Mam nadzieję, że niebawem się ponownie spotkamy i dokończymy parę jeszcze wątków. Dzięki, Olu. Dziękuję bardzo.